Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie dziękuję za... za kolejną okazję do spotkania z Państwem. Przepraszam, jeśli pozwolicie Państwo, usiądę. I też przepraszając za to, zacznę nie od dwóch książek, które nie bezpośrednio od nich, które są formalnym powodem mojej tutaj obecności, ale od tematu dnia dzisiejszego, który wydaje mi się pewnie ważniejszy, a który łączy się jak najbardziej z tematyką obydwu książek, bo jedna książka jest o dziejach Polski, których następną kartę właśnie dzisiaj piszemy, a druga jest o Putinie i głębszych źródłach jego agresji, których następną kartę właśnie obserwujemy. Otóż pozwolę sobie ustosunkować się do tych interpretacji, które tutaj zostały przedstawione. Nie dlatego, że wiem coś więcej, bo oczywiście nie wiem, kto nagrał i po co, ale śmiem twierdzić, że hipotezy, które zostały tutaj odrzucone, niekoniecznie odrzucone być muszą. Padło tutaj jedno stwierdzenie faktyczne dotyczące sfery faktów, a nie hipotez, które na pewno muszę sprostować. Otóż pan redaktor Skwieciński, którego liczne teksty na temat Rosji bardzo sobie cenię, powiedział chyba przez roztargnienie, że no, to nagranie, które zostało dokonane, jest samo w sobie skandalem przez fakt, że w żadnym cywilizowanym kraju nie dochodzi do nagrywania osób tak ważnych. Przypomnę choćby niedawno, kilka miesięcy temu, opublikowane na YouTubie nagrania podsekretarz Stanów Zjednoczonych, rozmowy bardzo pikantnej, powiedziałbym politycznie, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Kijowie, czy rozmowy zastępczyni, czy zastępcy, już nie pamiętam, przepraszam, co może zresztą jest politycznie poprawne, że nie pamiętam płci. W każdym razie kogoś, kto zastępuje Lady Ashton jako szefową dyplomacji europejskiej w rozmowie z ambasadorem Unii Europejskiej w Kijowie, Janem Tombińskim. Więc no, osoby ze szczebla najwyższego dyplomacji Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych są nagrywane i puszcza się te nagrania na YouTubie. Więc jednak można. Ale kto może? No nie każdy głupi może takie nagranie zrobić. Oczywiście te nagrania zostały dokonane przez Rosję. To akurat nie ma żadnej wątpliwości. Nikt inny, żaden kulczyk czy biznesmen z Polski na takie nagrania sobie nie może pozwolić. Mówię to dlatego, żeby zwrócić uwagę jednak na hipotezę, że mogła za tą ujawnioną przez wprost aferą stać inicjatywa rosyjska. To jest możliwe w podwójnym sensie, bo oczywiście jeżeli wykonały to służby funkcjonujące w Polsce pod nazwą dawniej WSI, obecnie jakoś inaczej, to przecież jest to tak samo Rosja, tylko trochę dalej, o tak bym to powiedział, trawestując Norwida. I pozwolę sobie tutaj na krótką jeszcze polemikę i na tym zakończę odniesienia do spraw bieżących. A więc padł również argument, że no, z całą pewnością nie może to być no, Rosja, ponieważ no, i drugi argument, że nie odpala się bomby atomowej na początku, bo nic większego już potem nie można zrobić. Przepraszam bardzo, ale wystarczy odrobina wyobraźni, żeby uświadomić sobie, że są rzeczy bez porównania większe od tego, o czym mówią pan prezes Belka i pan minister Sienkiewicz. Zresztą w drobnym fragmencie tej rozmowy bardzo warto ją przeczytać wnikliwie. Kupiłem dzisiaj tygodnik Wprost, wyjątkowo ohydne pismo, ale... bo przeczytałem dzięki temu, no, czy przez to przeczytałem również to, co było przed tekstem i po tekście, teksty pani Środy i innych tam autorów, mniejsza z tym. W każdym razie bardzo jestem ucieszony, że mogłem przeczytać to w całości, bo jednak w całości ta rozmowa robi no, niezwykłe wrażenie i rzeczywiście tu się zgadzam ze wszystkimi przedmówcami. Jest tyle ważnych w niej wątków, tyle interesujących w niej wątków, że jest to temat na analizę wielogodzinną co najmniej. Otóż pojawia się tam między innymi takie zdanie rzucone mimochodem.
A co ma Rostowski ze Smoleńskiem? Nic, ale Tusk ma. Taki drobny fragment. I to jest ta bomba atomowa, która zawsze może być odpalona. Przecież z całą pewnością strona rosyjska dysponuje nagraniami ze wszystkich rozmów, które prowadził minister arabski ze stroną rosyjską w sprawie przygotowania wizyt prezydenckich. Choćby tyle, prawda? Oczywiście ujawniając te rozmowy, jednoznacznie ujawniłaby pochodzenie źródła. Natomiast rozmowy prowadzone w Polsce przez polskich urzędników dotyczące Smoleńska, czy przed wizytą w Smoleńsku, czy po tragedii smoleńskiej, no to oczywiście także jest w zasięgu możliwości służb rosyjskich przebranych w mundury polskie w Polsce, czy też służb rosyjskich, które nie przebierają się w mundury polskie, tylko funkcjonują oficjalnie jako rosyjskie. Przypomnę też, że warto w kontekście tej afery ostatniej uświadomić sobie, że przecież równo rok temu, właściwie rok i dwa tygodnie temu, została ogłoszona przez prezydenta Putina decyzja o współpracy Federalnej Służby Bezpieczeństwa ze służbą wywiadu, z służbą kontrwywiadu wojskowego w Polsce, prawda? Oficjalna współpraca została ogłoszona między FSB a SKW. No to myślę, że może to jest jakiś owoc tej współpracy. Po prostu no nie współpracuje się bezowocnie. Nie wiem oczywiście, czy tak jest. Wcale tak być nie musi, ale wykluczanie tego wydaje mi się nieroztropne. Nie mamy powodów, by wykluczać tę hipotezę. Ale pojawił się inny kontrargument wobec postawionej tutaj hipotezy, a mianowicie, i z tym kontrargumentem w części się zgadzam, że przecież Polska wcale nie przeszkadza obecnie tak bardzo Rosji na Ukrainie. I tu pełna zgoda. Oczywiście minister Sikorski robi dokładnie wszystko to, co jest wygodne dla Rosji na każdym etapie swoich działań. Premier Tusk podobnie. Nic nie zrobili takiego, co by przeszkadzało Rosji w realizacji jej planów na Ukrainie. Natomiast to wcale nie znaczy, więc z tym argumentem się zgadzam. Polska Donalda Tuska, polska dyplomacja Radosława Sikorskiego absolutnie nie przeszkadzają w niczym istotnym w polityce zewnętrznej agresji Władimira Putina. Natomiast nie jest tak, że w każdej sprawie Donald Tusk jest być może najwygodniejszym partnerem dla operacji, powiedziałbym, biznesowych strony rosyjskiej. I o tym wspomniał pan redaktor Janecki. Na to bym zwrócił uwagę. Otóż nie musi wcale chodzić o Ukrainę, o wielką politykę, ale chodzi o konkretne sprawy, o azoty. Panu Wiaczesławowi Kantorowi są potrzebne azoty, a oczywiście przez Wiaczesława Kantora są one potrzebne Rosji, żeby złapać za gardło jeszcze dodatkowo polskie rolnictwo. A może chodzi o coś innego, prawda? No nie tylko o to, żeby rząd szybko zrezygnował z tego, przy czym się jakoś dziwnie upierał. Na szczęście to na plus tego rządu można zaliczyć, mówię to bez ironii, że do tej pory nie sprzedał azotów, prawda? Ale ten rząd wykazuje się także innymi posunięciami, o których mowa jest także w tygodniku Wprost. Proszę na to zwrócić uwagę, tylko że w rozmowie pana Sławomira Nowaka, tej drugiej rozmowie publikowanej w dalszej części tygodnika. Otóż tam pojawia się jako bardzo ważny temat sprawa Świnoujścia. No przecież to, kiedy Świnoujście będzie otwarte i dlaczego odwleka się co rok o następny rok, to ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, dla możliwości złapania Polski i całego regionu za gardło przez szantaż naftowy. I to są sprawy, których też może dotyczyć takie delikatne upomnienie. No jeszcze warto odwlec o rok na przykład to Świnoujście, prawda? Bo w tym roku Rosja może mieć jakieś plany, w których otwarcie świnoujskiego portu mogłoby przeszkodzić. Portu, który choć częściowo uniezależniłby Polskę od szantażu energetycznego ze strony Moskwy. I no, może warto powiedzieć o paru innych cennych inicjatywach, które współinicjował minister Sikorski. Choćby most energetyczny Królewiecki, prawda, mający nas połączyć dodatkową zależnością od elektrowni atomowej, która ma być budowana
na terenie obwodu kaliningradzkiego, żebyśmy sami nie musieli się tym kłopotać, budować swojej elektrowni atomowej, żebyśmy w ogóle nic nie musieli budować, tylko żeby Rosja nam tego dostarczała, co jest nam niezbędne, czyli prądu. W czasie ostatniego szczytu Trójkąta Kaliningradzkiego, którym my się tak bardzo szczycimy, zwłaszcza minister Sikorski, że jesteśmy jednym z trzech kątów tego trójkąta, właśnie to była sprawa najważniejsza. Ale nie było porozumienia w tej sprawie. Jakoś polska strona nie była entuzjastycznie nastawiona do dalszego uzależnienia od energii z Rosji. Więc może o to chodzi, żebyśmy przejrzeli na oczy i uznali, że jednak ten prąd z Królewca jest nam potrzebny, prawda? Że nie musimy budować swojej elektrowni atomowej. I wreszcie z tym związana sprawa mostu energetycznego, który ma nas teraz połączyć w ramach pewnego projektu Unii Europejskiej z krajami bałtyckimi przez Litwę. Może to się da jeszcze jakoś zastopować, przeszkodzić temu. Podaję tylko pierwsze z brzegu przykłady spraw, na których stronie rosyjskiej może zależeć. Nie chodzi o politykę zagraniczną. Chodzi o dalsze uzależnienie Polski od konkretnych interesów, na których zresztą w dodatku konkretni ludzie zarobią. To też jest ważny powód. A więc mogą to być nawet, powiedziałbym, choć nie sądzę, nagrania o charakterze częściowo biznesowym, tyle że związane z biznesem znacznie wykraczającym poza granice Polski. Raczej jednakże sądzę, że może to być część szerzej zakrojonego planu, bardzo precyzyjnie wykonanego planu. Tu się znów nie zgadzam z tezą, że takie rzeczy to się robi jak cepem, prawda, jak młotem, że to jest nieprzemyślane, że ktoś zrozpaczony, przyciśnięty do kąta odpalił taką bombę atomową. W Polsce, gdyby to było ograniczone tylko do polskich aktorów, może ta interpretacja byłaby słuszna. Ale powtarzam, nie da się wykluczyć, że jest tutaj zaangażowana polityka zagraniczna i służby specjalne, które charakteryzują się nie krótkofalowym i nie mało precyzyjnym, ale długofalowym i niezwykle precyzyjnym działaniem. I tyle bym dodał jako pewnego rodzaju hipotezę, której nie należałoby wykluczać. Natomiast niestety zgadzam się z tą częścią, przepraszam, i na tym już skończę ten trochę niegrzeczny komentarz, bo już nie ma osób, które przede mną się wypowiadały, ale nie chciałem wtedy przedłużać tamtej części. Więc w ostatnim wątku jakby nawiązania do poprzedniej dyskusji, do już nieobecnych jej uczestników, chcę powiedzieć, że zgadzam się z tonem krytycznym wspólnym wszystkim trzem dyskutantom co do reakcji opozycji. Tak, ta reakcja jest skandalicznie słaba, nieprofesjonalna. Tutaj zgoda, chociaż popieram jednoznacznie wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale tak nie można. Trzeba działać energicznie, stanowczo, bo chodzi nie o przyszłość PiSu, tylko o istnienie Polski. I w tej sprawie nie można siedzieć z założonymi rękami. Co wydaje mi się jeszcze ważniejsze być może od tego, o czym mówili panowie redaktorowie przede mną, z czym się zgadzam, że trzeba było od razu zaproponować bardzo wnikliwą, dokładną analizę prawną i wskazać przekroczenia prawa, które da się na podstawie już opublikowanego materiału udowodnić. Ale przecież nic z tego nie wyniknie, z samego wskazania przekroczeń prawa. Pokazał to zresztą Donald Tusk. Myślę, że mógłby zareagować niemal podobnie. Oczywiście miałby troszkę utrudnione zadanie, gdyby taki elaborat prawniczy został przedłożony o tej samej godzinie. Dlaczego? Bo ma do dyspozycji, jak się wyraził wybitny reżyser, zaprzyjaźnione media. I to szklana tafla, jakie ustawiają zaprzyjaźnione media, pozwala na wszystko właściwie, to znaczy przykładem, że pozwala na wszystko, jest dzisiejsza deklaracja premiera Tuska. Można powiedzieć wszystko, a zatem uważam, że opozycja powinna skupić się na jednym, na natychmiastowym zorganizowaniu wielkich, systematycznych manifestacji, nie pod budynkiem rządu, nie pod budynkiem prezydenta, tylko pod Wiatraczną, na Woronicza i tam, gdzie się mieści Gazeta Wyborcza, w tych trzech ośrodkach. Trzeba systematycznie pokazywać, że te telewizje kłamią, systematycznie kłamią, że ta gazeta systemowo kłamie.
Jeżeli tego nie będziemy robili, jeżeli nie zmobilizujemy przynajmniej części opinii publicznej do tego, żeby sprawić kłopot tym telewizjom, tym mediom, żeby nie mogły nie pokazać faktu, że kwestionuje się ich prawdomówność, ale nie na zasadzie takiej, że my tutaj mówimy, tylko organizujemy kluby Gazety Polskiej, organizujemy wszystkich sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, organizujemy, powiem więcej, wszystkich uczciwych ludzi w Polsce do tego, żeby protestować przed tymi telewizjami. Tam trzeba zrobić 3 majdany, 3 ośrodki, które by stale protestowały przeciwko temu kłamstwu, bo inaczej to kłamstwo będzie dalej swobodne. Donald Tusk będzie mógł mówić, co będzie chciał. Jeżeli nie zakwestionujemy tego monopolu medialnego przez protest społeczny, bo innej możliwości nie mamy, to wszystko, co robi znakomity tygodnik w sieci, Do Rzeczy, inne tygodniki, to jest tylko wentyl bezpieczeństwa tego systemu. To go nie niszczy. Tutaj pocieszanie się, że coś zostało zrobione, bo my się możemy spotkać, bo mamy parę tygodników, dzięki którym możemy się porozumieć, to jest tylko detal, który nie zmieni rzeczywistości politycznej w Polsce, który najwyżej będzie pozwalał na osiąganie wyniku oscylującego wokół 30% w kolejnych wyborach. Tych, którzy nie są uzależnieni od telewizji. Ale od telewizji, tak jak w każdym społeczeństwie współczesnym, jest uzależniona większość. Więc trzeba w to najsilniejsze narzędzie kłamstwa, manipulacji i zniszczenia Rzeczpospolitej, bo o to chodzi, żeby odbudować Rzeczpospolitą. Nie uzyskamy tego efektu, jeżeli tego narzędzia nie osłabimy i nie wytrącimy z ręki tych, którzy Rzeczpospolitą psują. Tak mi się wydaje, że to jest najważniejszy kierunek działania. Co to ma wspólnego z dziejami Polski i z książką Putin, źródła imperialnej agresji? Otóż, żeby pokazać Państwu, jak głębokie korzenie mają te problemy, o których dzisiaj mówimy, które dzisiaj nas denerwują, gnębią, sięgnę do 2 przykładów z tej właśnie książki, którą, mam nadzieję, rozpoczynam serię 6 tomów, w których chciałbym spróbować ująć dzieje Polski, wykorzystując najnowszy stan badań historycznych. Jak najbardziej staram się wykorzystywać pracę moich kolegów historyków, specjalistów z poszczególnych dziedzin, ale ujmując to na tyle, na ile potrafię, oryginalną, żywą syntezę dziejów Polski. Syntezę nie tylko w znaczeniu tradycyjnym, historycznym, ale syntezę spojrzenia naukowego, badawczego ze spojrzeniem obywatela, kogoś też zatroskanego, tak jak Marek Belka i pan Sienkiewicz, o dobro Rzeczpospolitej. Może z trochę innej perspektywy. I trochę innym językiem, przepraszam, ale na to też jednak chcę zwrócić uwagę. Nie możemy zgadzać się na taki język chamstwa i wulgarności, jakie zaprezentowali ci ludzie. Bo słyszymy ten argument, przecież wszyscy tak mówimy, no nie bądźmy hipokrytami. Nie wolno się zgodzić na ten argument. Czy naprawdę wszyscy mówimy na spotkaniach z przyjaciółmi takim językiem, jak podobno wnuk Henryka Sienkiewicza z prezesem Narodowego Banku Polskiego? To jest język najniższego poziomu rynsztoka. Ja się takim językiem na co dzień nie posługuję. Próbuję posługiwać się trochę lepszym językiem polskim. Jestem przekonany, że wszyscy tu obecni mogą to samo powiedzieć o sobie i że jeszcze parę milionów Polaków może to o sobie powiedzieć. Więc o to też trzeba walczyć. Nie dać sobie wmówić tego, że wszyscy jesteśmy chamami, prostakami, którzy są na poziomie pana Sienkiewicza i pana Belki. A zatem próbując łączyć te aspekty czysto badawcze, próbę interpretacji dziejów Polski związaną z aktualnymi interpretacjami, jakie wysuwają inni koledzy, historycy, z refleksją właśnie o tym, w jakim miejscu dziejów Polski jesteśmy, bo dzieje przecież toczą się dalej.
mogą się skończyć. Mogą się skończyć jutro, mogą trwać jeszcze 110 tysięcy lat. W części to od nas zależy oczywiście, w części od tego, co od nas silniejsze, od warunków naturalnych, od potęg przyrody, od opatrzności przede wszystkim, ale w jakiejś części to zależy od nas, od tego, czy chcemy, żeby Polska była. Otóż dwa fragmenty, na które chciałem teraz Państwa uwagę zwrócić, fragmenty z tej książki Dzieje Polski, odzwierciedlają jakoś sytuację, przed którymi stała Polska 900 lat temu, 850 lat temu, a w których odnajdujemy podobne wyzwania do tych, przed którymi my dzisiaj stoimy. Otóż w roku 1093 doszło do pierwszego takiego, powiedziałbym, udanego buntu społecznego, politycznego, nie niszczącego Rzeczpospolitą, ale budującego ją. Bo wiemy, wcześniej był w roku 1034-38, w okresie zamętu po śmierci Mieszka II, straszliwy bunt niszczący, który niemal zburzył Rzeczpospolitą, a wykorzystali to źli sąsiedzi, w tym przypadku akurat z południa, książę czeski Brzetysław, który omal nie doprowadził do końca historii Polski po ledwie kilkudziesięciu latach jej istnienia. A więc może być bunt niszczący. Takiego buntu lepiej unikać, nie wolno do niego przykładać ręki. Ale kilkadziesiąt lat później mamy już inną sytuację. Mamy oto sytuację, w której Polską rządzi premier o imieniu Sieciech, nazywana była wtedy ta funkcja mianem Palatyna, odpowiednik takiego właśnie szefa zarządu państwa, którego rządy tak oto scharakteryzował mistrz Wincenty, zwany od XV wieku Kadłubkiem, pisał o Sieciechu panującym de facto pod formalnym panowaniem Władysława Hermana tak. Ten zaś Sieciech, będąc palatynem, nie dość równomiernie przydzielał publiczne urzędy, gdyż nie na to baczył, co słuszne, czego domaga się cnota, lecz na to, co nakazują względy pieniężne. Nie na to, ile kto zasłużył, lecz ile mógłby dać. Któż nauczył wszystkie urzędy próbowania rachub arytmetycznych? No to forma kreatywnej księgowości, jak nie on. Sztukmistrz i rozdawca chytrych pomysłów, który zdobywanie najwyższych urzędów, stopni godności oraz wszystkich podrzędnych stanowisk sprowadził do sprytnych rachub, który ogrom aż takiej władzy ważył na szali przekupstwa. Te słowa brzmią no niesłychanie aktualnie, a zostały napisane 810 lat temu, bo wtedy skończył pisać swoją kronikę mistrz Wincenty, a dotyczyły wydarzeń sprzed lat 900, dotyczą obecnie wydarzeń sprzed lat 921 dokładnie. I jaka jest odpowiedź Polaków na pierwszych Polaków, bo przecież tych, którzy mają świadomość przynależności do pewnej wspólnoty politycznej, która źle się czuje pod tak złymi rządami, a która jednak tworzy pewną jedność i chce ją odbudować z tej zgnilizny, w której pogrążają ją złe, skorumpowane do cna rządy. Ta reakcja Polaków następuje w sposób godny naśladowania. Oto bowiem, znów cytuję mistrza Wincentego kronikę, część przedstawicieli tych właśnie elit politycznych Polski, które nie akceptowały takich rządów, decyduje się wrócić z emigracji, my możemy powiedzieć, powinniśmy wszyscy wrócić z emigracji wewnętrznej, w której tak wielu Polaków dzisiaj się znalazło, i adresuje do przedstawiciela władzy we Wrocławiu, bo tam dotarli w pierwszej kolejności, do wojewody Magnusa, do komesa Magnusa, następujący list. Cytuję. Nader nędzny jest ten, kto nie tylko uciśnionej, lecz nawet utraconej nie żałuje wolności. I nie jest synem, kto bez bólu znosi nieszczęścia zbolałej matki. Nie jest bowiem nikomu tajno, jaki potwór, jaka bestia zajęła całej ojczyzny łono, jak żarłoczny sęp szarpiące szpony wraził w najgłębsze wnętrzności wszystkich.
sam jeden zsie piersi matki, nie jak matczynę, bo nie mogąc wydobyć z nich mleka, krew wysysa. On jakoby innych poronieńców albo precz odpędza, albo pyszną uciska władzą. Te słowa znów jakże, ktoś powie, patetycznie brzmią, ale jakże prawdziwie, jakże aktualnie tą właśnie obywatelską troską, której może nie przy ośmiorniczkach i nie przy policzkach wołowych, ale w polu wykazali się ci, którzy przeciwstawili się złej, skorumpowanej władzy i doprowadzili do buntu skutecznego, który spowodował ostatecznie nie tylko usunięcie się Ciecha, ale po kilku latach, w roku 1999, do faktycznego, można powiedzieć, zamanifestowania udziału społeczeństwa we władzy. Rok 1999, jak próbuję to interpretować, nie pierwszy zresztą, idę w ślad za wielkim krakowskim mediewistą Romanem Grodeckim, był pierwszą wolną elekcją w historii Polski. Wymusił bowiem na Władysławie Hermanie podzielenie się władzą zgodnie z życzeniem społeczeństwa z jego synami. Otóż może to jest jakby wezwanie skierowane do nas sprzed wieków, byśmy też umieli się zorganizować do takiego protestu przeciwko złej, skorumpowanej władzy. Mamy do tego oczywiście instytucję politycznej opozycji, która powinna tą właśnie obywatelską troską powodowana złą, skorumpowaną władzę skutecznie odsunąć. Ta prosta lekcja, która na tylu innych przykładach w dziejach Polski jest powtarzana i przecież nie tylko w dziejach, to nie jest polska specyfika, to jest specyfika każdego społeczeństwa, które dorobiło się obywateli. Polska nie jest pod tym względem jedyna. A jednak staram się to uzmysłowić czytelnikom tej książki, że choć historia Polski oczywiście jest zanurzona w nurcie dziejów, w którym zdradza bardzo wiele podobieństw do innych społeczeństw europejskich w podobnym czasie się rozwijających, to jeden aspekt rzeczywiście trudny jest do znalezienia równolegle w innych społeczeństwach. To jest właśnie ów aspekt obywatelski. Oto bowiem w roku 1153 pojawia się po raz pierwszy, tak się każe tytułować na dokumencie dotyczącym fundacji jednego z klasztorów, w Łeknie konkretnie, w Wielkopolsce, człowiek o imieniu Zbylut. Każe się tytułować Civis Polonis, obywatel Polski. Nie ma wtedy ani przez najbliższe sto kilkadziesiąt lat żadnego obywatela Anglii, żadnego obywatela Niemiec, żadnego obywatela Francji, żadnego obywatela Węgier, Czech. Nie mówię o Rosji czy o Rusi, o tym będę mówił za chwilę. Ale w żadnym kraju europejskim nie nastąpiło tego rodzaju skojarzenie idei obywatelskości z poczuciem przynależności ogólnopaństwowej. Bo oczywiście byli w tym czasie jak najbardziej ludzie, którzy chcieliby nazywać ich obywatelami Mediolanu, Wenecji, Magdeburga, konkretnych miast. Ale w Polsce idea obywatelskości nie jest sprzęgnięta od początku z miastami, choć one już są, choć są słabe, ale z czymś szerszym od miasta, od wspólnoty miejskiej. Są sprzęgnięte z ideą polskości. I to wydaje mi się ciekawym, wartym dostrzeżenia i wartym wydobycia. Obok bardzo ważnych, dyskutowanych oczywiście także przeze mnie na materiale źródłowym i na kanwie rozważań kolejnych pokoleń historyków, takich spraw jak podboje Bolesława Chrobrego, ta wizja słowiańskiego imperium przez niego realizowana, czy spór świętego Stanisława z królem Bolesławem Szczodrym i racje, które się w tym sporze rozłożyły. To są wszystko bardzo ważne kwestie, o których trzeba także mówić i które staram się analizować. Ale wydobycie tej właśnie idei obywatelskości, tak głęboko w polskiej historii zanurzonej i tak bardzo zobowiązującej, tak bardzo powiedziałbym nas zobowiązującej, żebyśmy o tej roli obywatelskiej nie zapomnieli, nie dali się uśpić szklanemu ekranowi, to jest na pewno jedno z zadań, które sobie przy pisaniu tej historii postawiłem. Być może zostanie ono sfalsyfikowane przez krytyków, być może przez źródła w następnych tomach będę musiał
zastanowić się jeszcze nad tą ideą. Ale w tym tomie, w tomie ograniczonym do początków państwa polskiego, znajduje silne tej intuicji potwierdzenie. Nie ma polskości bez Rzeczpospolitej. To nie jest moja intuicja. To jest intuicja, którą pierwszy sformułował mistrz Wincenty, pierwszy polski historyk, pierwszy polski intelektualista, choć nie pierwszy polski pisarz. Przed nim było jeszcze dwoje. Pierwsza była kobieta, Gertruda, córka wspomnianego Mieszka II, autorka wspaniałych wierszy, przepraszam, modlitw skierowanych do Boga z prośbą o wstawiennictwo za mężem i synem. To jeszcze w XI wieku. A potem nauczyciel mistrza Wincentego, o którym za chwilę powiem w związku z Rosją właśnie. Z drugim bohaterem moich dwóch książek, czyli z Władimirem Putinem i Rosją współczesną. To był biskup krakowski Mateusz. Otóż przechodząc jakby do tego drugiego wątku, który mieści się także w dziejach Polski przecież, ta relacja Polska-Rosja, obywatelskość w polskiej historii zakorzeniona, zderzająca się z problemem agresywnego imperium od wschodu, innego zupełnie sposobu ułożenia relacji państwo-poddany. Otóż zwracam uwagę w tej książce na pewną koincydencję dat, której chyba jakoś nikt wcześniej nie uwypuklał, choć obie daty są znane. To rok 1147, pewnie nikt z Państwa takiej daty nie pamięta, bo przecież na nią się właśnie uwagi nie zwraca. A jednak w historii powszechnej jest to data znana, za chwilę o tym powiem, ale najpierw z historii Polski przypomnijmy. To był rok, w którym zostało sformułowane pierwsze pismo, list podpisany i napisany przez polskiego autora. Tym autorem był wspomniany przeze mnie, choć nie wymieniony jeszcze z imienia, nauczyciel mistrza Wincentego, biskup krakowski Mateusz. Biskup krakowski Mateusz pisał w roku 1147 list w odpowiedzi na apel Bernarda z Clairvaux, świętego Bernarda z Clairvaux, o udział Polaków w drugiej krucjacie, o udział w wyprawie do Ziemi Świętej, by odbijać zajęte właśnie hrabstwo Edessy, zajęte przez niewiernych. Otóż niezwykłe jest to, że w pierwszym tekście napisanym przez Polaka płci męskiej, tutaj niepoprawnie politycznie zwrócę uwagę na płeć, a w każdym razie w pierwszym tekście nie poetyckim, no bo to, co napisała Gertruda wcześniej, przed Mateuszem, z czego powinniśmy być dumni, że mamy w polskiej historii pierwszą autorkę, a po niej idą dopiero kolejni autorzy. Ale tak się składa, że pierwszym autorem, będący biskup Mateusz, pisze pierwszy tekst, pierwszy list polski, oczywiście po łacinie, w sprawie polityki wschodniej. Tego dotyczy debiut, można powiedzieć, intelektualny Polaków. Nie literacki, ale intelektualny. Polityki wschodniej. Nie mamy przedtem żadnego tekstu przez Polaka napisanego w sprawach intelektualnych. Otóż używa następującego argumentu Mateusz. My tu, w kraju Polan, mamy ważniejsze, pilniejsze zadanie niż jechać do Ziemi Świętej, bowiem mamy misję postawioną nam przez geografię i przez pobratymstwo słowiańskie. Tą misją jest Ruś, która jest jakoby inny świat. Rutenia quasi est alter orbis, pisze biskup Mateusz i pewnie on nie wie, że potem tego tytułu użyje Gustaw Herling-Grudziński, ani tym bardziej, może nie tym bardziej, ale pewnie tak samo Gustaw Herling-Grudziński może nie wiedział, że cytuje biskupa Mateusza, dając swojej tak ważnej relacji z Gułagu tytuł Inny Świat. To biskup Mateusz pierwszy nazwał wschód, to co na wschód od nas położone, innym światem. Nie dlatego, że Ruś zaczerpnęła wiarę z Bizancjum, choć było już 100 lat od wielkiej schizmy,
między Kościołem Zachodnim i Wschodnim, to jeszcze relacje były wciąż dość bliskie. Książęta piastowscy żenili się z Rurykowiczównymi i odwrotnie, Rurykowicze z księżniczkami piastowskimi. Ale zwracał uwagę biskup Mateusz na to, że na Rusi odchodzi się od tego oryginalnego chrześcijaństwa prawosławnego także, że panują złe obyczaje i że misją Polski jest nawracać tę Ruś. Można powiedzieć, co za zuchwała myśl, dlaczego w ogóle nawracać Ruś. A to właśnie odpowiada biskup Mateusz, bo to wynika z geografii i z pobratymstwa, bo wskazuje także Czechy jako drugi naród słowiański, który dzielić mógłby tę misję, gdyby nie geografia, bo Czechy są przez Węgry, przez Górne Węgry, czyli Słowację, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, odsunięte od Rusi. A Polska bezpośrednio z Rusią graniczy. A polskość, i o tym Mateusz doskonale wiedział, wpisana jest od samego jej początku idea misji. Bo przecież, i to staram się także przypomnieć w tej książce, Polska pojawia się jako nazwa w roku 1000, dokładnie. Wtedy po raz pierwszy zapisał tę nazwę przyszły święty Brunon z Kwerfurtu, pisząc żywot świętego Wojciecha na Awentynie w Rzymie. Polska przychodzi do nas, jakkolwiek to paradoksalnie nie zabrzmi, z Rzymu, wraz z żywotem świętego Wojciecha. Nie było wcześniej żadnej wzmianki źródłowej o żadnym plemieniu Polan, żadnym innym niż to, które mieszkało koło Kijowa, bo tam też mieszkali Polanie. Ale o tym nadwarciańskim plemieniu Polan nie ma żadnej wzmianki źródłowej wcześniej. Nazwa Polanorum, de terra Polanorum, z ziemi Polan do was przychodzę z misją chrześcijańską, mówi święty Wojciech właśnie w tym żywocie, który spisywał 3 lata po jego śmierci. Na podstawie relacji naocznego świadka tej śmierci, a raczej 2 naocznych świadków, brata świętego Wojciecha i towarzyszącego braciom jeszcze mnicha, Brunon z Kwerfurtu, właśnie w takim ujęciu Polska pojawia się jako część misji, misji niesienia chrześcijaństwa i poszerzania cywilizacji europejskiej, łacińskiej dalej na północ, na wschód. I tej misji Polska zawdzięczała swoją suwerenność w tym samym 1000 roku. O tym też nie wolno zapomnieć. Przez męczeństwo świętego Wojciecha, przez pozycję, jaką cieszył się w ówczesnej Europie, gdzie podziwem największym obdarzał go młody cesarz Otton III, cesarz zdecydował się odwiedzić Polskę w pielgrzymce. Pierwszy raz cesarz odwiedził kraj obcy, przekroczył granicę cesarstwa, bo z hierarchii tego uniwersalnego cesarstwa wynikało, że do niego muszą się udawać kolejni władcy, a on sam ich przecież nie odwiedza. Tu jednak zdecydował się zrobić wyłom, poszedł do Gniezna pieszo. Ostatnią część tej pielgrzymki odbywał, złożył hołd świętemu Wojciechowi za tą jego ofiarę, a Polska uzyskała suwerenność wtedy na zjeździe gnieźnieńskim w postaci nie tylko włóczni świętego Maurycego i złotego diademu dla księcia Bolesława Chrobrego, ale przede wszystkim w postaci własnej organizacji kościelnej uwieńczonej arcybiskupstwem w Gnieźnie, która ma uprawnienia do koronacji kolejnych książąt polskich. Polska może być odtąd królestwem, czyli może być krajem suwerennym. To się łączy z ideą misji. Królestwo polskie, niepodległość nie jest możliwe. To jest moja interpretacja, z której można szydzić, można się nad nią zastanawiać, można z nią polemizować. Ale suwerenność Polski nie broni się sama na gruncie takiego zimnego realizmu, ale jest związana z misją, którą narzuca nam położenie geoduchowe, powiedziałbym, czy geokulturowe w Europie, pogranicze 2 światów, w którym zawsze nasza suwerenność będzie wystawiona na szwank, jeżeli z tej misji rezygnujemy, jeżeli odwracamy się od wschodu w przekonaniu, że da on nam spokój, jeżeli my mu damy spokój. To jest założenie przecież polityki Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Odwróćmy się de facto od wschodu, zaspokoiwszy Moskwę paroma ukłonami, porzuciwszy Ukrainę, Gruzję, inne kraje, rezygnując z tego tak wyszydzanego projektu polityki jagiellońskiej, który przypisywano poprzednikom. A wtedy będziemy mieli święty spokój, będziemy spokojnie integrować się z Zachodem. Strasznie naiwny był ten realizm i to staram się także pokazywać, że tego rodzaju realizm jest głupi, jest krótkowzroczny, bo jeżeli my zostawimy wschód w spokoju,
to Wschód nas w spokoju na pewno w podzięce nie zostawi. Ta misja jest naszym stałym wyzwaniem i obowiązkiem. Jak ta misja mogła wyglądać wtedy, w roku 1147, kiedy jej obowiązek skonstatował biskup Mateusz? A już wkrótce mamy potwierdzenie tego zarówno w źródłach ruskich, jak i u mistrza Wincentego. Ale ważniejsze tutaj źródła ruskie, które konstatują, że 12 lat później, kiedy panujący wtedy książę zwierzchnik w Polsce Bolesław Kędzierzawy interweniuje w sprawy wewnątrzruskie, dokonuje niezwykłego aktu. Pasuje na rycerzy bojarów zachodnioruskich. Dopiero co został ten obrządek wprowadzony w Europie, ledwie kilkadziesiąt lat wcześniej pierwsza tego rodzaju znana uroczystość się odbyła na dworze cesarza Henryka III, który swojego małoletniego syna Henryka IV właśnie do roli rycerza w nowym obrządku pasował. I ten symbol jakby nowego wzorca cywilizacyjnego, cywilizacji łacińskiej, przenosi kilkadziesiąt lat później Bolesław Kędzierzawy na Ruś. To nie jest tylko misja, choć ta jest najważniejsza, duchowa, ta, o której myślał biskup Mateusz, ale to jest także misja cywilizacyjna. I ktoś powie, co za jakieś niepoważne skojarzenie, anegdota, prawda, zwykła koincydencja. Tak by było, gdyby nie to, że przecież przez następnych 800 lat Polska jakąś misję na wschodzie kulturową realizowała. Niech jej śladem będzie choćby zasięg kościołów gotyckich najpierw, a potem barokowych, rozsianych o 500-600 kilometrów na wschód od granic dzisiejszej Rzeczpospolitej. To jest ślad tej misji. Ślad nie tylko duchowy, ale ślad kulturowy. Ale są przecież inne ślady, które także trzeba docenić w perspektywie tego, co dziś obserwujemy dookoła siebie. Nie byłoby Ukrainy, nie byłoby Białorusi, i nie byłoby Litwy, gdyby nie było tej misji. Ktoś znów może zapukać się w czoło i powiedzieć, no co za szalona teza. Oczywiście bracia Litwini, Białorusini, Ukraińcy mogą się śmiertelnie obrazić, ale nienacjonalistyczna historiografia wszystkich tych trzech krajów, a coraz częściej te jednak przykre uprzedzenia skrajnie szowinistyczne, które kształtowały część historiografii w tych krajach, no, schodzą, choć za wolno może, na plan dalszy. Otóż ta nienacjonalistyczna część historiografii w tych trzech krajach docenia coraz wyraźniej właśnie wkład tego wysiłku kulturowego, którego Polska, polskość była przynajmniej wehikułem, instrumentem. W takich przynajmniej kategoriach to interpretują, żeby nie uznać, że to Polska była źródłem tej zmiany, to uważają, że Polska niosła cywilizację zachodnią, europejską do tych krajów. A że trzymała ją tam przez kilka wieków, to wpłynęło na oblicze tamtej ziemi. Zmieniło to, co mogło być jednym wielkim państwem ruskim, jak było w wieku X, XI, państwem pięcio, sześciokrotnie ludniejszym od Polski, zmieniło w świat podzielony, w świat, w którym obok Rusi, tej, która centrum znajdzie w Moskwie, i o tym za chwilę na koniec powiem, pojawią się inne, alternatywne ścieżki rozwoju świata ruskiego. Te, w których właśnie będzie możliwa synteza dziedzictwa pierwotnej Rusi, Rusi bizantyjskiej, z wpływami cywilizacji łacińskiej, z wpływami kulturowymi Europy. Myślę, że trudno bardzo przy poważniejszej refleksji zaprzeczyć znaczenie tego wysiłku i że na pewno ten wysiłek docenia się w Moskwie. Docenia się jako jedną z największych przeszkód dla imperialnego wzrostu i sukcesu, trwałego sukcesu imperialnej Rosji w Europie Środkowej. To, że wciąż Rosja o ten mur, a w każdym razie o tę przeszkodę, jaką stanowi praca kulturowa, duchowa Polski na obszarze między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, potyka się. I potyka się także współcześnie. Ale kiedy się ta nowa Rosja, Rosja po prostu zaczyna? I to jest niezwykła koincydencja. Zaczyna się dokładnie w tym momencie, kiedy biskup Mateusz pisze swój list.
bowiem w roku 1147, na co zwracam uwagę, po raz pierwszy w źródłach ruskich odnotowana jest nazwa Moskwa. I to niezwykle jest uderzająca ta koincydencja. Pierwszy tekst polski, polskiego autora poświęcony polityce, mówi o Rusi jako o innym świecie, o zadaniu misji, która powinna być prowadzona, i w tym samym roku pojawia się Moskwa na arenie dziejowej. Jak się pojawia? Jurij Dołgoruki, jeden z młodszych synów Włodzimierza Monomacha, panującego w Kijowie, ważnego i poważnego księcia, znajduje swoje gniazdo na dalekiej północy Rusi, na peryferiach, można powiedzieć, świata ruskiego. W Suzdalu, w Włodzimierzu, to były jego stolice. Ale w sposób charakterystyczny dla siebie, stąd jego przydomek, właśnie stąd, Dołgoruki, znaczy ten, który ma długie ręce i potrafi nimi zabierać wszystko sąsiadom. W roku 1147 zabrał kupcowi Kuczko, o imieniu Kuczko, jego już długo uprawianą osadę nad rzeką Moskwą. Kuczkę zabił, a córkę Kuczki wydał za mąż za swojego syna Andrzeja Bogolubskiego. I w tym dostrzegam pewnego rodzaju syntezę imperializmu rosyjskiego. To nie jest imperializm eksterminacyjny. Zabić tylko tego, kto stoi na przeszkodzie, zabrać jego ziemię i asymilować resztę. Asymilować jak? Przez szczęśliwe małżeństwo. Córka Kuczki nieszczęsnego będzie rodzić kolejnych potomków Andrzeja Bogolubskiego, będzie rodzić wielki ród rosyjskiej dynastii panującej w przyszłości. Ale gdyby do tego się ograniczyć, do przypomnienia tego, że tak Moskwa przez lata była nazywana, Kuczkowo Polie, Pole Kuczki, że tak do dzisiaj w Moskwie nazywa się tę centralną część miasta, która rozciąga się od placu na Ubiance, tam gdzie znajduje się siedziba NKWD, KGB, a obecnie FSB, i tam gdzie tuż obok w restauracji spotykał się minister arabski z przedstawicielami służb rosyjskich, aż do murów Kremla, to właśnie nazywa się Kuczkowo Polie do dzisiaj, prawda, ta centralna część Moskwy. W takim nieformalnym, można powiedzieć, topograficznym opisie miasta, historycznym. Gdybym tylko oczywiście na tej anegdocie poprzestał, można by powiedzieć, przesada. Ale to nie Jurij Dołgoruki, który założył Moskwę, był prawdziwym twórcą jej początków. Dopiero jego syn, wspomniany przeze mnie Andrzej Bogolubski, podjął dzieło ojca w sposób jeszcze bardziej godny. Mianowicie on zdecydował się wyrżnąć wszystkich bojarów w swoim księstwie, likwidując ten ustrój, który panował w innych księstwach ruskich. Bo Ruś do tego momentu nie była wcale Rusią totalitarną, autorytarną, Rusią, w której nie było wolności. Nie. Taką nową Ruś, w której nie ma towarzyszy księcia w drużynie, ludzi, z którymi może pić jak z równymi, bo to był symbol tej równości i wolności, prawda, wspólne biesiadowanie, ale w której jest jeden władca, a reszta to niewolnicy, taką Ruś zaczął dopiero organizować Andrzej Bogolubski. I piszą o tym nie polscy historycy, bo ci się tym nie zajmują, ale piszą o tym ruskie kroniki. I największy rosyjski historyk, Wasylij Josipowicz Kluczewski, historyk z przełomu XIX i XX wieku, moim zdaniem po dzień dzisiejszy najwybitniejszy historyk Rosji, właśnie w Andrzeju Bogolubskim wskazał pierwszego Wielikorusa, pierwszego Rosjanina, który ustanowił jakby nowy sposób funkcjonowania tej maszyny politycznej. Ale co robi jeszcze Andrzej Bogolubski? Andrzej Bogolubski decyduje się zlikwidować Kijów jako rywala swojego moskiewskiego ośrodka w walce o przewagę nad Rusią. I to nie najazd mongolski, jak jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, zmienił tę Ruś, zniszczył Kijów, ale zmienił ją i zniszczył Andrzej Bogolubski w roku 1169. Podmówił kilkunastu innych książąt i doprowadził do zrównania z ziemią Kijowa. Mongołowie przyszli już na pustynię. W Kijowie nie było już Soboru Świętej Sofii, tego odbudowanego, który do dzisiaj podziwiamy. Wszystko zostało zrównane z ziemią przez księcia z północy,
na jego zlecenie. On sam się do udziału w walce nawet nie pofatygował. Zorganizował tylko tę koalicję i zniszczył Kijów. Nie chciał w nim osiąść. Nie chciał zostać księciem kijowskim. On chciał być księciem włodzimierskim, suzdalskim i moskiewskim. I tak Kijów został jako główne miasto Rusi, pierwotnej Rusi, zniszczony przez Moskwę. I to jest początek tej rywalizacji, która trwa do dnia dzisiejszego. Rywalizacji o to, jaka Ruś przetrwa, która Ruś zdominuje za naszą wschodnią granicę, ten inny świat. I w tej walce uczestniczyliśmy. Uczestniczyliśmy wcale nie tak nieefektywnie, jak niektórzy narzekają, jak niektórzy to krótkowzrocznie rozumieją, mówiąc, a po co była ta wschodnia polityka, skoro dzisiaj mamy granicę na Bugu i Sanie, a kiedyś była to granica na nie tylko Niemnie i czy Dźwinie, przepraszam, i Dnieprze, ale dalej jeszcze, aż po Berezynę. Nie, ślad tej polskiej pracy jest i nad Berezyną, i hen za Dnieprem. Tam, gdzie dzisiaj ścierają się wojska rosyjskie z wojskami ukraińskimi. To jest dziedzictwo Rzeczpospolitej. I z tego powinniśmy być dumni, a nie wstydzić się złych, marnych rezultatów naszej polityki, bo Rzeczpospolita stworzyła ogromne dzieło, stworzyła cywilizację wolności w środku Europy. Cywilizację, która trwała przez kilka wieków. To nie jest megalomania, to nie jest odwoływanie się do czegoś, czego nie było. To była oryginalna cywilizacja zbudowana na fundamencie chrześcijańskiej, łacińskiej kultury europejskiej. Ta, która daje nam powody do bycia dumnymi obywatelami Europy, ale dlatego dumnymi, że wnosimy do niej dziedzictwo tej obywatelskiej Rzeczpospolitej, wiecznej Rzeczpospolitej. Bardzo nie lubię numerowania. To jest jedna Rzeczpospolita. Bardzo bym nie chciał, żeby trzecią zastąpiła czwarta. Chciałbym, żeby była po prostu Rzeczpospolita, bo trzecia tak zwana Rzeczpospolita nie jest żadną Rzeczpospolitą. To widać po pogardzie dla elementarnego obywatelskiego rozeznania w sprawach wspólnych, jaką demonstruje ten rząd przy pomocy zaprzyjaźnionych mediów w sprawie, od której zaczęliśmy. Nie może być obywateli, których okłamuje się w ten sposób. Nie może być Rzeczpospolitej, w której podstawowa, zasadnicza relacja między władzą a społeczeństwem opiera się wyłącznie na kłamstwie. I dlatego myślę, że przywrócenie tego wzorca Rzeczpospolitej, tak głęboko zakorzenionego w naszej historii, jest czymś, co powinniśmy na różne sposoby robić. Pisanie historii jest jednym z tych sposobów, pewnie mało efektywnym. Na pewno są inne, dużo bardziej efektywne. Podziwiam na przykład talent pisarzy historycznych, którzy potrafią w powieści odnowić zainteresowanie dziejami. To nie tylko tymi najnowszymi, ale i bardziej zamierzchłymi. Nie znam tej autorki, znam tylko jej książki, ale na przykład to, co pisze pani Elżbieta Herezińska o czasach Piastów i o współczesnej Polsce, o Brygadzie Świętokrzyskiej w książce Legion, to właśnie moim zdaniem jest także znakomity sposób na odbudowę Rzeczpospolitej, na odbudowę tego poczucia ciągłości łańcucha pokoleń, w którym uczestniczymy i który obowiązek mamy przedłużyć z dumą i poczuciem zobowiązania. Ale do tego potrzebne są także filmy, potrzebna jest kultura masowa w innych, droższych niż powieści aspektach. O tym już mówiłem niedawno na spotkaniu w Amikusie, więc nie chcę powtarzać tych wątków, tych argumentów, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego. Nie tylko na to, że musimy wygrać wybory, żeby odzyskać Rzeczpospolitą, bo to jest konieczny warunek, ale żeby wygrać te wybory, musimy znacznie bardziej wytężyć swoje siły właśnie w takich działaniach, które jeszcze przed wyborami są do podjęcia, mobilizując reprezentującą nas opozycję do silniejszego, skuteczniejszego, bardziej energicznego działania. I jeśli trzeba, wyręczając ją, jeśli sama nie jest w stanie na przykład zorganizować skutecznego protestu i bojkotu jednocześnie tych mediów, w
których nie mam pojęcia, po co pojawiają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Po to, żeby się tam kompromitować? Po to, żeby tworzyć listek figowy dla tych telewizji? Nie mogę tego pojąć, a więc powinniśmy w tych miejscach, gdzie czujemy, że partia opozycyjna nie dość godnie reprezentuje Rzeczpospolitą, ale wciąż jest naszą nadzieją. Powinniśmy jej pomagać. Powinniśmy pomagać nie partii opozycyjnej, tylko Rzeczpospolitej. Wszędzie, tak jak potrafimy. Bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam, może mówiłem tak zbyt podniosłym tonem, ale no, wzburzony jestem tą dzisiejszą hańbą, nie pierwszą i na pewno nie ostatnią. Z punktu widzenia ciągłości dziejów Polski można powiedzieć niewiele nowego, powiedział Donald Tusk. Były takie karty w naszej historii, ale jednak kiedy się styka człowiek z tak podłym sowieckim kłamstwem, bo to już nie jest normalne kłamstwo polityka, to jest sowiecki typ kłamstwa. Taki zresztą, którego Donald Tusk dał już przykłady. Pisze o nich w książce Putin, źródła imperialnej agresji, gdzie jeden z tekstów osnuty jest na zeznaniu złożonym przez premiera Donalda Tuska w prokuraturze okręgowej warszawskiej w sprawie katastrofy smoleńskiej. Poziom kłamstwa w tej sprawie, jaki zademonstrował Donald Tusk, jest kłamstwem sowieckim, takim właśnie, jakie reprezentują tylko najlepiej wyspecjalizowani albo wytrenowani ludzie służb sowieckich. Broń Boże, nie twierdzę, że Donald Tusk jest takim człowiekiem służb sowieckich, ale opanował tę samą technikę kłamstwa w tym samym stopniu. Tylko, że nie jest to powód do dumy, tylko powód do nas, dla nas, do wstydu, że jeszcze znosimy takiego premiera. Zachęcam do pytań na tematy związane czy to z dziejami Polski, czy z jej, ich dzisiejszą odsłoną. Bardzo proszę. Na jednym ze spotkań pod namiotem, tak pamiętam, kiedy żeśmy biadolili, jak jest, nie umiem nawet słowa powiedzieć, plugawiony order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, prawda, przyznawane ludziom niegodnym. I pan powiedział wtedy, ja przypominam sobie, że były takie czasy, że tego Orła Białego przyznawano różnym, nie powiem łachudrom, bo to nieładne słowo, ale różnym zaprzedańcom, sprzedawczykom, czyli historia się umie powtarzać. No niestety były czasy w XVIII wieku i w XIX, kiedy przyznawano ten order tylko za zasługi przeciwko państwu polskiemu, po prostu tylko. Więc no niestety trzeba wiedzieć, od kogo się bierze i za co. Nie tylko pieniądze, ale i ordery. Szanowny panie profesorze Wiesław Abraham, chciałbym wyrazić moją, naszą wielką wdzięczność, bo jest pan historykiem, który potrafi z historii wyciągać wnioski. Taka miała być właśnie idea historii. Natomiast ci historycy, którzy rządzą nami, bo przecież i Tusk, i Borusewicz, i Schetyna, to są historycy, ale pożal się Boże, ich historia niczego nie nauczyła, wręcz odwrotnie. Te najgorsze instynkty to oni pewnie już w czasach studiów zaczęli w swoich głowach tworzyć. Także wielkie dzięki, że Pan nauczył nas kochać ojczyznę i historię i wysnuwać z tego daleko idące wnioski. Jeszcze króciutkie pytanie. Był jeszcze taki jeden epizod w XVI wieku, kiedy polski królewicz mógł zasiąść na moskiewskim tronie. Panie profesorze, może kilka zdań refleksji, dlaczego tego nie zrobił i czy moglibyśmy wtedy być wielkim mocarstwem do dziś dzień. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To oczywiście pytanie, które mnie bardzo pociąga i nurtuje od dawna. To ta druga oczywiście kwestia, którą był pan łaskaw podnieść. I trochę się zmienił po prostu mój pogląd w tej kwestii. W punkcie wyjścia odpowiadał on no, temu, o czym mówiłem przed chwilą. To znaczy widziałem w projekcie wielkim, który tworzyła umowa hetmana Żółkiewskiego, torującego tron królewiczowi Władysławowi Wazie w Moskwie. Traktowałem jako po prostu
spełnianie tej misji na wschodzie, której hetman Żółkiewski, człowiek no, niewiarygodnej z punktu widzenia dzisiejszego wręcz szlachetności i uczciwości, to był człowiek tak krystaliczny jak Anna Walentynowicz, powiedziałbym, jeśli idzie o uczciwość, prawość i oddanie sprawom ojczyzny, w takim przekonaniu tę umowę zawierał. A jednak przekonują mnie dzisiaj argumenty inne, argumenty wysuwane przez obrońców króla Zygmunta III, który jak wiadomo zdezawuował umowę podpisaną przez hetmana. Po pierwsze, hetman nie miał prawa podpisać takiej umowy, bo no, zobowiązał się w imieniu króla do pewnych rzeczy. Zobowiązał się do czegoś, co król uznał za zbyt ryzykowne jako ojciec po prostu. To znaczy do tego, że król wyśle swojego syna małoletniego, kilkunastoletniego wtedy, do Moskwy na wychowanie czy pod opiekę bojarów, 7 rodzin bojarskich, które wpuszczały właśnie wojska polskie na Kreml. I nie tylko będzie musiał przyjąć prawosławie królewicz Władysław, bo to był warunek podstawowy, ale także będzie musiał przyjąć obyczaje, mentalność jakby moskiewską, żeby zostać zaakceptowanym na tronie w Moskwie. Pamiętał Zygmunt III, co się stało z tak zwanym łże Dymitrem I, Dymitrem Samozwańcem, którego w 1604 roku przyjmował w Krakowie koło Kościoła Mariackiego. I pamiętał, że kiedy potraktowano w Moskwie tego Dymitra, którego wcześniej triumfalnie koronowano przecież w Moskwie po roku jako agenta polskiego, nie tylko porąbano go, ale spalono, nabito nim armatę i wystrzelono w kierunku, z którego przyszedł, czyli w kierunku zachodnim. Perspektywa takiej choćby hipotetycznej ewentualności, która mogła spotkać jego syna, nie mogła być zachęcająca. Ale można było założyć więcej, prawda, że może się uda. Tyle, że trzeba byłoby założyć to wbrew wiedzy, głębokiej wiedzy, jaka przecież była wtedy dostępna każdemu, kto obcował z Moskwą. Był niezwykle silny podział religijny. Moskwa była bardzo zmobilizowana religijnie przeciwko łacińskiemu wrogowi. Nośnikami świadomości, tożsamości narodowej moskiewskiej były wtedy klasztory, mnisi. I ci widzieli, zresztą już od XI wieku, pierwsza kronika klasztoru w Kijowie, klasztoru w Ławrze Kijewsko-Pieczerskiej, już w latach 70. XI wieku informuje o tym, że diabeł śni się świątobliwym mnichom w postaci człowieka ubranego w strój polski. Zastanawiam się, jak wyglądał strój polski w XI wieku. Niestety kroniki tego ruskie nie podają. Nie wiemy. W każdym razie ten czynnik tożsamości bardzo głęboko związanej z wrogością, śmiertelną wrogością świata prawosławnego wobec łacinnictwa ubranego w strój polski był ważny. Drugi element, który trzeba wziąć pod uwagę, to ten, że cena, jaką hetman Żółkiewski zdecydował się wtedy zapłacić za układ z Moskwą, była sprzeczna z obowiązkiem króla wobec Rzeczpospolitej. Król zaprzysiągł pakta konwenta, kiedy został królem. Każdorazowo w paktach konwentach króla pojawiał się jeden element, a mianowicie potrzeba odzyskania ziem utraconych. Tych, które zostały stracone, należały do Rzeczpospolitej, ale zostały utracone przez poprzedników. Smoleńsk, Smoleńszczyzna, ziemia Czernichowska, Siewierska i Smoleńska zostały stracone w roku 1514. Akurat w tym roku będziemy obchodzili 500-lecie razem z 500-leciem bardzo ważnym dla naszych braci Białorusinów, wielkiego zwycięstwa nad Orszą, szczególnie ważnego dla tożsamości białoruskiej, więc to dobre święto będzie w tym roku. Otóż notabene prezydent Łukaszenka powiedział, przepraszam za to skojarzenie trochę chaotyczne, że będzie walczył z każdym wrogiem, który wtargnie na ziemię białoruską, nawet jeśli to będzie sam Władimir Putin. Po prostu nie chce oddać władzy. No, w tym przypadku to dobrze, że nie chce oddać władzy. Więc kto wie, może nawet zrobi huczne obchody bitwy pod Orszą, wcześniej zakazane. Ale przepraszam, mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że król był skrępowany pewnym naturalnym obowiązkiem politycznym.
miał odebrać Smoleńsk i właśnie oblegał Smoleńsk. A w świetle układu zawartego przez hetmana Żółkiewskiego miałby zwinąć oblężenie i zostawić Smoleńsk przy Rosji, bo do tego się zobowiązał hetman, że królewicz zostanie uznany carem rosyjskim, jeśli przyjmie prawosławie i nie nastąpi żadna zmiana terytorialna między Rosją a Rzeczpospolitą. No, myślę, że zbyt wiele przemawia przeciwko możliwości nawrócenia, że tak powiem, szybkiego, gwałtownego Rosjan wtedy przy pomocy wpływów kulturowych Rzeczpospolitej na obyczaje zachodnie. Zbyt wiele przemawiało za obawami samego króla o los jego syna i jednocześnie zbyt poważny był ten argument zdrady interesów Rzeczpospolitej, żeby ta ważna, szlachetna w intencjach na pewno próba mogła być potraktowana jako wymagająca tak dużej ofiary ze strony Zygmunta III i Rzeczpospolitej. Tak ja to oceniam. Dziękuję bardzo. Już chwilę. Panie profesorze, ja mam takie pytanie odnośnie tego społecznego ruchu z 1934 roku, 1034 roku. Chciałbym wiedzieć, jakie jest pańskie zdanie na temat genezy tego ruchu. No, piszę o tym dość obszernie w tym tomie, który jest już opublikowany. Pisze na podstawie interpretacji bardzo niewielkiej liczby źródeł. To jest kilka źródeł, ruskich, czeskich, polskich. Interpretacji dokonanych przez moich znakomitych poprzedników historyków. Źródła były społeczne, religijne i polityczne, zewnętrzne. Społeczne, był tam element buntu społecznego, dołów społecznych przeciwko elitom. No, w czasach PRL-u interpretowano to jako słuszny bunt chłopski, prawda? Niewątpliwie utrzymywanie państwa, które prowadzi bardzo no, kosztowną, a nawet można powiedzieć agresywną politykę zagraniczną na granicy swoich sił, musiało być obciążeniem. Chodzi mi o politykę Bolesława Chrobrego i Mieszka II. I to no, odcisnęło się potem pewnie reakcją zmęczonych tym obciążeniem dołów społecznych. Drugi bardzo ważny czynnik, a może nawet najważniejszy, taki, który budzi moje szczególne dzisiaj zainteresowanie, to jest reakcja pogańska, czyli ludzie, którzy mieli swoją przecież tożsamość, mieli swoją świadomość, musieli z niej zrezygnować pod naciskiem państwa, które przyjęło chrześcijaństwo. Rozumiem tych ludzi, bo to wczuwam się w ich jakby położenie, trochę tak, jak dzisiaj uświadamiam sobie, że przecież są ci, którzy mówią, że już nie jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, powinniśmy tę starą tożsamość odrzucić, powinniśmy zrezygnować z naszej wiary, z chrześcijaństwa jako obskurantyzmu, ciemnoty. No w tej chwili jesteśmy przecież świadkami tak niesłychanie zintensyfikowanego ataku na Kościół, przy okazji ataku na profesora Chazana, który jest tylko jednym zresztą z przykładów systematycznie podejmowanego ataku na chrześcijański rdzeń naszej tożsamości. No to wyobrażam sobie, że poganie po kilkudziesięciu latach ataku na ich tożsamość ze strony państwa Bolesława Chrobrego, Mieszka I i Mieszka II, mogli się bronić przeciwko temu chrześcijaństwu. Oczywiście to, co różni nas i ich, to to, że Mieszko dobrze wybrał. Inaczej niż ci, którzy chcą nam zabrać chrześcijaństwo. Ale nie tylko to. Nie mam wątpliwości, że tamta tożsamość była przecież płytsza. Mieli mniejszy dorobek kulturowy w tej tożsamości zawarty niż my, kiedy dzisiaj namawia się nas do tego albo przymusza, żebyśmy splunęli nie na tradycję, o której nic nie wiemy, mówię o pogańskiej tradycji, ale na 10 wieków kultury polskiej. Na Mickiewicza, Chopina, Leśmiana, Kochanowskiego, żebyśmy to wszystko uznali za śmiechu warte, godne zlekceważenia, żebyśmy to potraktowali jak premier Donald Tusk w swoim eseju opublikowanym w Znaku w 1987 roku. Otóż tu widzę różnicę oczywiście, ale ten element
buntu tożsamości starej, której próbuje się narzucić nową i każe się zapomnieć o tej starej, wydaje mi się, że musiał być ważny. No i trzeci element, nie wiem, który w jakiej kolejności okazał się najważniejszy, bo żaden z historyków nie może tego udowodnić, bo to są już tylko spekulacje wobec szczupłości źródeł. To jest oczywiście interwencja zewnętrzna, w tym przypadku interwencja przede wszystkim od południa ze strony czeskiej, ale także w tym wypadku ze strony wschodu i zachodu, to znaczy Jarosław Mądry, książę kijowski, mścił się za upokorzenie, którego doznał od Bolesława Chrobrego 16 lat wcześniej, kiedy zabrał mu jako nałożnicę do Polski siostrę Jarosławową, Bolesław Chrobry. I cesarz niemiecki, który chciał z kolei zmusić Polskę do tego, by posiadła się niżej w hierarchii uniwersalnej Europy, by uznała swoją wyraźną niższość wobec cesarstwa. Te trzy elementy, czyli ingerencja zewnętrzna, czynnik społeczny i ten bunt tożsamościowy, razem sprzęgły się w absolutnie niszczący bunt. Bunt, który mógł skończyć się katastrofą, gdyby nie jeden człowiek, to znaczy Kazimierz Odnowiciel. Od niego wszystko zależało. On mógł zostać w Niemczech, tam dokąd się udał, na emigrację. To mu proponował cesarz, by tam został ważnym księciem niemieckim. To mu gwarantowała matka Rycheza i jej koneksje. Ale Kazimierz Odnowiciel uparł się, że godniej jest ubiegać się o dziedzictwo po ojcu, niż zadowolić dziedzictwem wuja i matki. I wrócił do Polski. Gdyby nie wrócił, nie byłoby Polski, bo był jedynym Piastem w tym momencie. Także to pokazuje skalę niebezpieczeństwa związanego z tamtym buntem. Przepraszam, może za długo odpowiadałem, no ale staram się każde pytanie... Czy mógłbym przez chwilę podyskutować tutaj z panem na ten temat, bo przede wszystkim bunt nie objął całego państwa piastowskiego, bo prawda, wtedy nie polskiego, bo jak wiemy Mazowsze absolutnie temu buntowi nie podlegało. Nie podlegała też Małopolska, podlegała tylko i wyłącznie Wielkopolska. Jest takie źródło, między innymi dość pewne, to znaczy ruskie źródła podają, że siostra Mieszka II, która była żoną Izjasława Ruskiego, księcia Ruskiego, zwróciła się do swojego męża, kiedy chciał przepędzić niejakiego Micha, powiedziała: niech cię Bóg broni. U nas dla pewnej przyczyny wypędzono Michów i zobacz, co się stało. Czyli mamy konkretną odpowiedź. Przyczyną buntu nie było żadne pogaństwo, którego tak naprawdę, skąd ono mogło wyjść, to pogaństwo po tylu latach. To jest akurat, uważam, potężny błąd historyków, wyciskający Polskę w pogaństwo, że za Mieszka II w Polsce jeszcze było pogaństwo. Jeżeli ono by miało być, to historycy tutaj są niekonsekwentni, bo ono powinno być na Mazowszu. Na Mazowszu tego buntu nie było. Czyli to nie jest przyczyna pogańska. Natomiast wypędzono pewnych Michów. W tym samym czasie Tadeusz Wojciechowski podaje, że Piotr Damiani, pisząc żywot świętego Romualda, a miało to miejsce około 1042 roku, podaje, że w Polsce za Kazimierza Micha, czyli Kazimierza Odnowiciela, doszło do prześladowania eremitów. I Tadeusz Wojciechowski podaje, że Damiani się myli, bo przecież Kazimierz Mich zakładał zgromadzenia zakonne. Ale Kazimierz Mich dwukrotnie panował, czyli najpierw jako teoretycznie nieletni, bo jednak był około 17-letnim chłopcem po śmierci swojego ojca i powtórnie po wypędzeniu. Czyli przyczyną buntu było wypędzenie Michów. I teraz trzeba było ustalić, jakich Michów wypędzono, a musiało to mieć miejsce w Wielkopolsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pana interpretację, ale wie pan, no tak się składa, że przestudiowałem literaturę i te źródła. Akurat Damiani jest dużo późniejszym źródłem, a interpretacje Wojciechowskiego liczą sobie 120 parę lat. W międzyczasie troszkę narosło historiografii i nowych interpretacji źródeł. I rzeczywiście bardzo słusznie pan zwrócił uwagę na Mazowsze. Bo tu jest jeszcze jeden czynnik, ważny dzisiaj na przykład na Ukrainie. Tam różne bunty są, ale nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, jest Dniepropietrowsk. To jest taka daleka wschodnia Ukraina i tam się nic nie dzieje. Bo tam jest taki Miecław, czyli silny człowiek, który trzyma, przepraszam za kolokwializm, za twarz miejscową ludność. Nazywa się Kołomojski, jest szefem, przepraszam, źle się wyraziłem, przewodniczącym organizacji wyznaniowej żydowskiej, ale przy okazji jest najbogatszym
no, obywatelem Ukrainy, wielokrotnie bogatszym od Poroszenki. I on pozwolił sobie na to, że wyznaczył nagrodę za głowę każdego separatysty, bardzo wysoką. I nie ma tam żadnych separatystów w Dniepropetrowsku. Więc po prostu silna władza tutaj się utrzymała. To byli tak zwani panowie poronieni, jakich opisał później Gal Anonim, czyli ambitni możnowładcy, którzy chcieli stworzyć własne państwo, powiedzmy Mazowsze w tym przypadku. I oni się uchronili, ponieważ nie rozpadł się aparat władzy, uchronili się przed kryzysem. Natomiast no jednak była reakcja pogańska w innych dzielnicach, na pewno, tak zwana reakcja pogańska, bo mamy na przykład informację, w której zgodni są archeologowie i historycy, że około 1038 roku datuje się nową świątynię pogańską we Wrocławiu. To nie jest Wielkopolska. Wiemy też, że Małopolska w części przynajmniej została spustoszona. Nie tak jak Wielkopolska, tu ma pan rację, ale tylko Mazowsze w całości uchroniło się przed tą tragedią. Uchroniło się, bo był tam taki kołomojski, który nazywał się Miecław. Ale on nie chciał ocalić Polski, on chciał zbudować swoje władztwo. Natomiast jak było dokładnie, to ani ja nie wiem, ani pan nie wie, ani żaden z historyków, no bo za szczupłe są źródła. Ale przepraszam, nie chcę, żebyśmy na tym wątku stanęli zbyt długo. Kto ciekaw, może sięgnąć do innych książek, może tę przeczytać, ale na pewno są też inne kwestie, jeśli są. Bardzo proszę. Panie profesorze, tutaj parokrotnie pan wymienił także w tej pierwszym komentarzu nazwisko Tuska, a potem wspomniał pan o jego eseju. Chciałem do tego nawiązać, bo wydaje się, że to nie jest człowiek o zbyt wysokich kompetencjach, prawda? Tak jak patrzymy na niego już te 7 lat jako premiera, a wcześniej na jego karierę, wydaje się, że jako człowiek o dosyć niskich kompetencjach zrobił oszałamiającą karierę. Być na czele państwa, które ma taki potencjał i ludzi, którzy mają taki potencjał. Więc pytanie, czy czasem nie źródłem tej kariery, to jest pytanie o pańską interpretację, czy czasem nie źródłem tej kariery jest właśnie ten esej, który się pojawił w 1987 roku. Znaczy, że zwrócił tym esejem na siebie uwagę czynników, które no, potem tą karierę jakoś sterowały. Co pan na to sądzi? Myślę, że to bardzo ciekawa interpretacja. Oczywiście nic na ten temat nie mogę powiedzieć, no bo nie wiem, kto dokładnie jak wspierał karierę Donalda Tuska, że mogła być ona w jakiś sposób wspomagana. To jest hipoteza, którą na pewno trzeba bardzo poważnie potraktować i być może esej, to znaczy jedyna znana deklaracja taka programowa Donalda Tuska, bo przecież on dużo nie pisał w swoim życiu, ale to był ważny, dobrze napisany tekst, to trzeba przyznać, zgrabnie napisany, z pasją. No pasją, jaką spotykamy na łamach Gazety Wyborczej po dzień dzisiejszy, powiedzmy. I może rzeczywiście zwrócił uwagę, ale sądzę, że jego inne cechy zdecydowały niż deklaracja. Nie uważam go za człowieka pozbawionego kompetencji. No dzisiaj wykazał swoje kompetencje i o tym mówili redaktorzy. Zdolność, taka zdolność kłamstwa jest wyjątkowa. No, myślę, że nikt tutaj nie jest w stanie się mierzyć tą kompetencją z Donaldem Tuskiem, a to jest ważna umiejętność. Więc myślę, że poza deklaracjami programowymi, które mogły zwrócić uwagę, no potrzebne są pewne predyspozycje, które Donald Tusk spełnia. A to, że nie zna skrótów, nie wie, jakie instytucje są w jego państwie, to nie jest ważne. Włodzimierz Sobczyk. Panie profesorze, czy mógłby pan naświetlić, w jaki sposób doszło do takiej pozycji Kościoła Wschodniego w państwie moskiewskim, różnego od tego, jaki Kościół dostrzegamy tutaj w naszej cywilizacji zachodniej, gdzie Kościół czasami próbował sięgać po władzę, ale z reguły nigdy nie był całkowicie podporządkowany władzy politycznej. Natomiast według mojego mniemania Kościół Wschodni był całkowicie podporządkowany władzy politycznej. Jak do tego doszło? Czy to było wpisane w ideologię Kościoła Wschodniego, czy to są jakieś zabiegi polityczne, jak następca Dołgorukiego, który wyrżnął całe bojarstwo? Jak interesuje mnie to. Bardzo dziękuję. No to oczywiście temat może, ale najkrócej próbując go ująć, powiedziałbym tak, że jedno źródło jest starsze niż Moskwa, to jest tradycja bizantyńska, która jednakże nie idzie aż tak daleko jak w Moskwie i to jest pewna różnica. To jest podstawa, na której zbudowano no, dopiero
ten gmach pełnego podporządkowania cerkwi państwu w Moskwie. Podstawa cezaropapizmu, prawda? To znaczy przewagi jednak cesarza nad patriarchą konstantynopolitańskim. W Moskwie ta sytuacja uległa zaostrzeniu nie od razu, ale dopiero w momencie, kiedy decydowała się jakby kolejna formuła moskiewskiego samodzierżawia w wieku XV, pod koniec wieku XV, kiedy dwa nurty w prawosławiu moskiewskim rywalizowały ze sobą. Jeden, który wzywał do odnowy tego prawosławia w duchu ubóstwa i jednocześnie wycofania większego dystansu wobec państwa. On się podobał wielkim książętom moskiewskim, bo obiecywał możliwość zajęcia wszystkich majątków kościelnych, prawda? No, skoro ubogi, to rezygnuje z majątków. Ale paradoksalnie inaczej niż w całej Europie, gdzie dokonywał się podobny proces. Zabierano wtedy w czasach reformacji majątki kościelne, dlatego reformacja z takim sukcesem się spotkała, bo była korzystna dla świeckiego możnowładztwa, prawda? Dla władców przede wszystkim. Tak. Natomiast drugi nurt prawosławia został faktycznie wybrany przez władzę cesarską, dlatego że w zamian za utrzymanie majątków kościelnych obiecywał pełną integrację z państwem i służbę temu państwu, wierną służbę uzasadniającą absolutyzm carów i jego pretensje do panowania nad światem. Wtedy rodzi się ta idea Moskwy III Rzymu sformułowana przez mnicha pskowskiego klasztoru świętego Eleazara, mnicha Filoteusza. Czy można podsumować to, że carowie czy książęta moskiewscy kupili sobie cerkiew za dobrobyt? No w pewnym sensie, to znaczy oczywiście to pociągnęło za sobą prześladowania tych, którzy byli przeciwnego zdania. Ten nurt w prawosławiu gdzieś na marginesach prawie w prawosławiu moskiewskim żyje. Nurt no, takiej cerkwi niechętnej czy duchownych, niechętnych podporządkowaniu przez państwo, ale są oni no, zabijani albo marginalizowani. Żeby od historii przejść do teraźniejszości, powiem parę słów tylko, jak to teraz wygląda. Obecny patriarcha cieszy się bardzo złą sławą w Rosji. Właściwie przez większość wiernych prawosławnych w Rosji jest uważany za człowieka na pewno niewierzącego. W odróżnieniu od swojego poprzednika, Aleksego, który był traktowany no, może z pewną dobrodusznością, ale jednak jako, niezależnie od tego, że oczywiście był związany ze służbami, tak samo jak i obecny patriarcha, ale człowiek wierzący na swój sposób. Natomiast ten nie budzi przekonania, że w ogóle interesują go sprawy życia wiecznego. Co oczywiście jest jego tajemnicą, tajemnicą duszy jego i tego nie śmiem i nie mogę oceniać. Mówię tylko o odczuciach Rosjan, przeciętnych Rosjan na ten temat. Natomiast Władimir Putin systematycznie umacnia tę więź swojego reżimu z oficjalnym prawosławiem, czego dowodem jest niezwykle wysoka pozycja jego osobistego kapelana, Szewkunowa, dla którego odbudował przecież gigantyczny klasztor tuż za Łubianką. Zburzono no, cały kwartał budynków w Moskwie, w samym centrum Moskwy, gdzie odbudowano ogromny klasztor, gdzie rezyduje właśnie wspomniany Szewkunow. I no, jest takim bardzo bliskim doradcą, powiedziałbym, prezydenta Putina. To tylko, żeby pokazać, że ten związek jakoś trwa i że bynajmniej nie Filaret jest jego najważniejszym, znaczy Cyryl, przepraszam, nie jest jego najważniejszym reprezentantem, tylko ktoś inny. Ja chciałem zapytać o taką rzecz, że Waldemar Łysiak zapowiedział w tygodniku tym do rzeczy, tak w dużym artykule, iż napisał książkę i wydał na temat Rzeczpospolitej baśniowej. I właśnie tam pisze o początkach Rzeczpospolitej, o tych wszystkich mitach i podaniach. To się zdaje się już ukazało, tak? Aha. I jak się ta książka ma do tego pana dzieła, prawda, Dzieje Polskie? No niestety nie wiem, bo kilka książek Waldemara Łysiaka czytałem, ale tej akurat nie czytałem, więc no nie potrafię
powiedzieć, przepraszam, ale chciałbym prosić też o zadanie, bo tam dwie osoby z tyłu prosiły. Przykro mi, no nie potrafię pani odpowiedzieć, bo nie znam książki. Dziękuję. Nie. Ja chciałem ad vocem od razu, ale dzięki panu profesorowi, który powrócił do czasów współczesnych, nie będę miał kłopotów z nawiązaniem. Otóż niewątpliwie może z pewną przesadą zostało tu nazwane esejem Donalda Tuska. Jest to tekst napisany ze swadą i swada niewątpliwie w tym jest. Natomiast to całe, mi się wydaje, że ten przysłowiowy już cytat z tą polskością jako nienormalnością, to nie jest żaden przejaw jakiejś oryginalności czy takiej intelektualnej nowości Donalda Tuska, tylko raczej to jest takie młodzieńcze papugowanie Gombrowicza. To jest ten czas, recepcja Gombrowicza z kultury paryskiej i to właśnie dość dokładnie to powtórzenie, wydaje mi się, wskazuje na źródła. Dlatego myślę, że jeśli szukać źródeł pewnej mocy, takiej politycznej mocy i politycznej pozycji Donalda Tuska, to nie szukałem tego w eseju ze znaku, tylko raczej w losach i dziejach głębokich spółdzielni Świetlik. To byłaby rzecz do przestudiowania. To wydaje mi się znacznie ważniejsze. Także, jeżeli by wskazywać na to, co na pewien rys pokazujący, że dla Donalda Tuska Polska jako właśnie Rzeczpospolita, jako pewna całość polityczna nie jest wielką wartością, to raczej bym tutaj akcentował sprawę słynnego kongresu kaszubskiego, gdzie była mowa o pełnej autonomii dla Kaszubów, łącznie z własną monetą, własną armią i tak dalej. Dziękuję. To króciutko tylko do tego nawiążę stwierdzeniem, że wydaje mi się słuszna intuicja, że wcześniej musiało być coś, zanim pojawił się esej w znaku, bo przecież dziwne jest to, że ten esej się tam pojawił. To był rok 87, Donald Tusk zbliżał się do 30 roku życia i było kilkanaście lat młodszy od następnego uczestnika spośród kilkudziesięciu uczestników tej ankiety, prawda? No kompletnie nieznany, nikomu nieznany człowiek pojawia się w ankiecie na pewno najbardziej prestiżowego pisma intelektualnego w Polsce, w której biorą udział takie postaci jak, no nie wiem, Jan Józef Szczepański, powiedzmy Janusz Tasbir, no wszystko jedno, co myślimy o poszczególnych uczestnikach, ale w każdym razie ludzie o dużym dorobku życiowym. I jest tam 30-letni absolwent, tyle można o nim powiedzieć, 30-letni absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Więc raczej przypuszczam, że to, że tam się znalazł, jest dowodem na to, że, czy poszlaką wskazującą na to, że wcześniej coś ważnego wypromowało go do takiej ważnej roli. A czy to była spółdzielnia Świetlik, czy coś innego, trudno mi powiedzieć. O Kaszubów bym się jednak upomniał. Ich dążenia do autonomii doskonale rozumiem. Czasami też miałbym ochotę ogłosić autonomię od tej Polski, którą reprezentuje Donald Tusk. Kaszubi to jeden z najbardziej patriotycznych, jak wiadomo, elementów, przepraszam za to określenie, w Polsce, łączący bardzo silną świadomość regionalną z absolutnym patriotyzmem i tu myślę, że Donald Tusk nie ma nic wspólnego z tym ruchem kaszubskim. No więc właśnie, o to mi chodzi, żeby nie powstało jakieś mylne wrażenie, prawda? Że Kaszubi to akurat, no tak jak Podlasiacy, jak część Mazowszan, a w odróżnieniu od wielu Krakowian i wielu Warszawiaków, przepraszam, mam na myśli tych, którzy wybierają Hannę Gronkiewicz-Waltz czy prezydenta Majchrowskiego, to bardzo patriotyczny element. Czy można? Panie profesorze, można? Tak, tylko tam jeszcze pan może. Aha. Warszawi zaraz. A to proszę, może proszę pan, a potem. Proszę bardzo, powiedzieć. Można, bo wydaje mi się, powiem profesorze, jak pan profesor wie, to ja również jestem dumny z Rzeczypospolitej, tej po Nihilnowi, po Unii Lubelskiej, Konfederacji Warszawskiej, ale byliśmy jedynym państwem w Europie,
które dawało tyle wolności szlachcie, ale Hanna Maleska, publicystka połowy, drugiej połowy XX wieku, powiedziała, że myśmy stworzyli ustrój anielski, który nas no, po prostu zdegenerował. Od 1600, w latach 60. XVII wieku, po Andruszowie, przecież szlachta się zgodziła na oddanie w zastaw w Moskwie ziem, kilka województw większych od dzisiejszej Polski za jakąś ogromną sumę, chyba to był 1 000 000 złotych czy coś większego, w zastaw, ale w 1686 roku Grzyb Ołtarski oddał to Rosji na zawsze. I to był pierwszy akt handlu Rzeczą Pospolitą, ja to tak nazywam, bo w XVIII wieku tych przehandlowań ziem Rzeczypospolitej było bardzo dużo. I mnie się wydaje, że w drugiej połowie XVII wieku powstały dwa etnicznie jednakowe, a mentalnie i moralnie dwa narody. Jedni tworzyli wielkość Rzeczypospolitej, a drudzy ją niszczyli. Ja obserwuję to samo dzisiaj. Też nie nazywam trzeci tej Rzeczpospolitej, w której żyje Rzeczpospolitą, bo to nie jest Rzeczpospolita, ale dwa narody dalej działają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To skomentuję tylko jednym zdaniem, że wydaje mi się, że ten podział występuje od samego początku, bo dwa pierwsze polskie nazwiska spoza dynastii, czyli poza Piastami, to są Odylen i Przybywój, zdrajcy, których wyrzucił z ojczyzny Bolesław Chrobry. Więc no, tak się niestety składa, że równo z Chrobrym się pojawiają pierwsi wypędzeni za próbę buntu przeciwko władcy. W tym przypadku niewątpliwie dobremu władcy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Kwiatkowski i mam dwa pytania do Pana Profesora. Pierwsze to nawiązujące do książki, chociaż jeszcze jej nie przeczytałem. Po pierwsze chciałbym się zapytać, dlaczego Polacy mieli taką wielką słabość do obierania sobie jako królów ludzi z innych krajów, tak bym to ujął. Wiem, że układy Kazimierza Wielkiego z dynastią Andegawenów tak się potoczyły. Niemniej jednak potem jednak chyba można było wrócić do jakiegoś rodu szlacheckiego z Polski. A druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, i to może nie tyle pytanie, ile takie spostrzeżenie też ad vocem, że wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński chyba trochę przebiegłości od Donalda Tuska powinien się chyba jednak uczyć. Bo bardzo często mam takie wrażenie, że tak jak Piłsudski był takim człowiekiem myślącym w kategoriach XIX-wiecznych, wtedy kiedy rzeczywistość była nieco inna, to dzisiaj takim Piłsudskim jest właśnie Kaczyński, który wydaje mi się, że jest troszeczkę za bardzo nastawiony idealistycznie, a czasami trochę więcej sprytu i wyrafinowania być może przysłużyłoby to się nam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To krótko na pierwsze pytanie. No niestety nie możemy sobie tak słodzić tutaj tylko, jakby to z moich opowieści do tej pory wynikało, że w Polsce wszystko było wspaniale, że Polacy, dzielni ptacy, mamy też złe cechy i to nie ma co mówić, że one się dzielą na dwa narody. Jedni mają dobre, a drudzy złe. Jan Długosz we wstępie do swojej największej do tej pory historii Polski o tym z boleścią pisze, że cechą szczególną nas wyróżniającą i tylu po nim to powtarzało, jest bezinteresowna zawiść, prawda? I myślę, że ona leży u podłoża tego zjawiska, że wybierzemy prędzej obcego niż kogoś z nas, bo wtedy ten jeden z nas będzie wyróżniony, prawda? Więc już lepiej niech przyjdzie Niemiec, Szwed, Turek, wszystko jedno, byle to nie był sąsiad. No jest coś takiego. Ale zostawiając to na boku,
czas na poważne przedyskutowanie pana kwestii będzie w kolejnych tomach, bo ten tom jest tylko do 1202 roku. Sprawa druga dotycząca przebiegłości prezesa Kaczyńskiego i tego, czego powinien się uczyć od Donalda Tuska. Myślę, że no nie wiem, wydaje mi się, że nie należy się uczyć złych rzeczy. A moim zdaniem Donald Tusk nie uczy niczego dobrego w żadnej kwestii. Natomiast to nie znaczy, że uważam, że Jarosław Kaczyński w każdym swoim posunięciu i w stylu uprawiania polityki nie zasługuje, że tak powiem, na pewnego rodzaju korekty. Oczywiście, że tak. Znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że właśnie efektywne, można tak powiedzieć, dobieranie sobie współpracowników, którzy potrafiliby szybko, energicznie, precyzyjnie reagować na rzeczywistość, nie z myślą o walkach wewnętrznych w partii, które są nieuchronne pewnie, to naiwnie byłoby oczekiwać na ich zniknięcie i chęć zrealizowania własnych karier, to też jest w każdej polityce nieuchronne, ale mieli po prostu więcej czasu, energii i talentu, żeby tak jak dzisiaj o tym mówili redaktorzy komentujący wydarzenia bieżące, skutecznie wyprzedzać uderzenia przeciwnika. No może to się jeszcze zdarzy. Ostatnie trzy pytania, jeśli mogą państwo podnieść łapki, bo ja widzę Bohdan, pan jeszcze raz, Andrzej chciał, nie? Bohdan, jeszcze tutaj, kto, proszę, to jeszcze tak, Bohdan Urbankowski, pan Krzysztof i pan Abraham po raz ostatni i tylko po raz drugi. Ja może włączę się najpierw do dyskusji na temat Piłsudskiego. Otóż nie sądzę, żeby coś takiego jak jednak niedobijanie Denikina czy akcja Żeligowskiego dowodziły jego naiwności politycznej. Myślę, że był to jeden z lepszych graczy na arenie europejskiej. Natomiast przechodząc do meritum. Otóż jest u Słowackiego taka ładna opowieść, jak to te duchy wcielają się coraz wyżej. Przed przejściem do niebieskiej Jeruzalem muszą jeszcze być Polakami. Dlaczego? Otóż dlatego, że te duchy wtedy nabierają wolności. Uczą się tej wolności. I cały czas problemem Polski jest stosunek tego, co nas czyni indywidualnością, czyli także pewnego anarchizmu, buntu, niezgody na władzę, do dobra ogólnego, czyli po prostu służby. Pewnym wyważonym projektem, przynajmniej w moim pojęciu, był sarmatyzm. I teraz pytanie do pana pierwsze. Jak to się stało, że jednak część tego kościoła prawosławnego poszła na Unię? Ta Unia, ten kościół grekokatolicki przetrwał i czy byłby to możliwy także i dla Moskwy projekt polityczny? Właśnie tego typu projekt unijny. I czy czasem nie było jednak tak, że w polityce Zygmunta III jednak zaważyły te elementy po pierwsze łacińskości i zbytniej chyba ortodoksyjności katolickiej, a po drugie, no myślę, że także i gdzieś tam z tyłu głowy cały czas obecny projekt owego Imperium Mare Balticum, gdzieś jakiegoś takiego zupełnie innego zorganizowania Europy niż to się zapowiadało po sojuszu z Moskwą. Dziękuję. Jedno pytanie i dwa takie małe komentarze. Pytanie proste. Dlaczego na 202 kończy się pierwszy tom? Jak przypuszczam, jest to śmierć ostatniego Bolesławica i przypuszczalnie jakby się to w tym momencie kończy. A co do takich drobnych komentarzy. Otóż pracując w Rosji kiedyś spotkałem Jakuta, który mi powiedział, to jest komentarz do pana, który mówił tam o Moskwie i tych wszystkich imperialnych, że zamiast Władywostoku byłby Władysławów, tak? I on mówi, jak płocho, jak szkoda, że Polska osłabiała, bo nie ruskie, a wy byście nas aswaili.
Więc słuchajcie, i to taki skośnooki, no mówię, Boże drogi, może to rzeczywiście jest jakiś utracony płeć, czyli droga. Natomiast wspominam tu słowa pana Edwarda Rodzińskiego, to jest Rosjanin, zapewne polskich korzeniach. I on mówi, krwawa ja była ta Rosja. I mówi, ojciec słusznie bał się wydać syna, bo na pewno byśmy go zamordowali. I ma rację, rzeczywiście ma rację, zważywszy to, co się później stało. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, fundamentalnej, ja nie wiem, dlaczego ona nie wybrzmiała. Był gigantyczny spór, to naprawdę jest dużych rozmiarów, mam nadzieję, że pan panie profesorze się ze mną zgodzi, majestatem kontra libertatem się to ładnie nazywa. Majestatu z wolnością szlachecką. To szlachta nie chciała tej Moskwy. I jak ja ruskim tłumaczę, że myśmy tylko i wyłącznie dlatego wam ten Kreml oddali, że szlachta nie dała podatków, nie było armat, nie było czym do was strzelać i w ogóle nikt nie przyszedł tej Moskwie z pomocą i oni w końcu konie z siebie zjedli i musieli się poddać. Po prostu zastrajkowano i to nomen omen Maciszewski to świetnie opisał, Tumusława. Historykiem był dobrym, że do POP należał, to jest inna sprawa. Ale dobrze to zrobił i to właśnie zrobił z przekory antyrosyjskiej. Ruscy tam na nas, że na Kremlu byliśmy. I taki dowcip, taka puenta. Rozpropagowano święto zjednoczenia narodu rosyjskiego, gdy Siemibajarszczyna wyszła z Kremla, no na 3 dni przed poddaniem się całego Kremla i zjednoczyła się, oblubiła w jednym. I słuchajcie, ze strony Rosjan było to oczywiście antypolskie, ale cała Rosja się dowiedziała, że Polacy byli na Kremlu i przychodzili do mnie i mówili, Małaccy, wy to, że byli na Kremlu. I ilustracja do, ja się też zgadzam, Kazimierz Odnowiciel jest naprawdę niedoceniony, jest wielki Kazimierz, ale jest pewien artefakt, który to, co pan tak ślicznie zarysował, wyobraża. Studnia w Mogilnie. Słuchajcie, ja tam dzieciarnię przywiozłem i mówię, tu się Polska zaczęła. Kiedy książę padł przed mnichem i pyta, co mi robić, a on mówi, kop źródło, idź do źródła. I wbił w tym miejscu włócznie, to jest piękny relief taki, chyba współczesny, jak on w miejscu, gdzie, byle gdzie, i kopie, aż wytryśnie źródło. Słuchajcie, tam się można urodzić Polakiem. Trzecie. Tylko ze względu na piękne nazwisko. Panie profesorze, to będzie bardzo krótkie, acz nieco przewrotne pytanie. Za 2 lata obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski. A wtedy, jak pan powiedział, nie było jeszcze Polski. Czy to nie było skażenie mongolskim jarzmem jednak? Prawda? Żeśmy się nie umieli z nimi porozumieć. W takim razie, jeśli można, spróbuję krótko na te pytania, włącznie z tym ostatnim, dopowiedzieć. Bo ono troszkę się łączy z pierwszym pytaniem, które pan Bogdan Urbankowski postawił o Unię. Bardzo ważne pytanie. Dlaczego powstała? No to no jakby temat bardzo szeroki. Tam były i kwestie przypadkowe, że biskupi nie mogli się dogadać, przepraszam za kolokwializm, z bractwami prawosławnymi, które im wypowiedziały posłuszeństwo, czyli z takim oddolnym prawosławiem i nie mogli się też porozumieć z ciemnotą swoich księży. Biskupi wywodzili się z lepszych rodów, chcieli zreformować bardzo upadające wtedy prawosławie pod każdym względem. I to wszyscy badacze stwierdzają, czy prawosławni rosyjscy dzisiaj, czy ukraińscy, czy polscy, że Unia była odpowiedzią na straszliwy kryzys moralny i mentalny prawosławia. No ale problem pozostał taki, że większość ludu nie poszła za biskupami. Biskupi zrobili Unię, ale potrzeba było kilku wieków, żeby Unia stała się, 2 wieków, żeby Unia stała się absolutnie masowym faktem na terenie Rzeczpospolitej. Rzeczywiście mało kto o tym pamięta, ale w momencie dokonywania pierwszego rozbioru Polski na ziemiach Polski było 3% prawosławnych. 3%. Cała reszta to byli Unici, znaczy cała reszta dawnych wyznawców prawosławia. I nie było przymusowego już rzecz jasna w XVIII wieku nawracania na Unię. Więc no, to zostawię jakby troszkę na boku tę odpowiedź, bo trzeba byłoby długo siedzieć i musiałbym sobie przypomnieć pewne lektury, żeby rzetelnie odpowiedzieć na genezę Unii. Natomiast czy jest to współcześnie dobry projekt do nawrócenia Moskwy? Myślę, że
Że nie, wydaje mi się, że nie, dlatego że znam reakcję części środowisk, to i wpływowej części środowisk cerkiewnych współczesnej Rosji na to, co dzieje się na Ukrainie. To jest reakcja nie taka, że o, chodźmy odbijać Ukrainę. Nie. To jest reakcja, a napiewać nam na tą Ukrainę. Nie potrzebujemy tych prawosławnych, bo to są jacyś tacy półprawosławni. To nie są Moskale. Mimo, że o tym też się zapomina, że na Ukrainie jest 2 razy więcej parafii prawosławnych niż w Rosji. W liczbach bezwzględnych. Po prostu prawosławie moskiewskie, patriarchat moskiewski ma dużo więcej parafii na Ukrainie niż w Rosji. A jednak tak silna jest to zlanie rosyjskości z prawosławiem, że uważają to nawet prawosławni ukraińscy, nie mówiąc o unitach, są mniej ważni dla nas niż nasza tożsamość prawosławna, moskiewska, carska. Myślę, że bardzo trudno jest rozbić ten... Rozbić się go nie da. Być może można go rozpuścić wielowiekową pracą. Na pewno nie da się go rozbić od jednego jakiegoś uderzenia zewnętrznego. I może w bardzo długiej perspektywie czasu Unia jest takim narzędziem. W tej chwili nie wydaje mi się. Czy Zygmunt III nie zaprzepaścił swoich szans ze względu na swoją jakąś bigoterię katolicką? No to jest bardzo często wysuwany zarzut pod adresem Zygmunta, ale jak mówię, po przemyśleniu różnych argumentów wydaje mi się, że nie on był najważniejszy. On nie chciał z Moskwy wcale uczynić kraju katolickiego i dlatego zrezygnował de facto z tronu dla swojego syna, tylko uważał, że to jest mało realne, żeby utrzymała się tam władza polska, a realną rzeczą jest Smoleńsk i o Smoleńsk walczył. Wydaje mi się, że bardziej ten realizm, który można krytykować, można się zastanawiać nad jego wartością, niż kwestie religijne tutaj przeważyły. Oczywiście był człowiekiem bardzo głęboko wierzącym, ale był też ten strach, o którym pan doktor przypomniał, to znaczy strach po prostu o los syna, prawda? Więc nie przeceniałbym tego argumentu, że to katolickość taka kontrreformacyjna stanęła na przeszkodzie wielkiego projektu. Dawniej tak myślałem, teraz trochę mniej tak myślę. Nie wiem, czy teraz mam rację, a dawniej nie miałem. Może było odwrotnie, no ale zdaję sprawę z mojego aktualnego stanu refleksji nad tym zagadnieniem. Natomiast to, o czym mówił pan doktor, prawda, w nawiązaniu do tego zagadnienia, że przecież jeszcze wyrok sejmików był jednoznaczny. Tak, sejmiki były jednoznacznie przeciwko tej wojnie, przeciwko interwencji w Rosji. I stary, umierający w roku 1605, hetman Zamoyski też był bardzo jednoznacznie przeciwko tej interwencji. A więc większość elit Rzeczpospolitej nie chciała tego. No więc trzeba byłoby to realizować trochę jak Piłsudski w 20 roku, wbrew społeczeństwu. Nie jest łatwo realizować politykę wbrew społeczeństwu. Jedno sprostowanie. Jarema Maciszewski nie był tylko z POP, ale był z biura politycznego KCPZPR. To jednak nie można nie doceniać. Chociaż był dobrym historykiem, zgadzam się. Natomiast 1202 rok dlaczego? Owszem, dlatego, że kończy się 7. pokolenie Piastowiczów, czyli synowie Bolesława Krzywoustego, ale to znaczy także i przyjmują to na ogół dzisiaj historycy. Początek rozdrobnienia dzielnicowego. Nie 1138 rok, jak się dawniej przyjmowało, tylko dopiero 1202. Ale co dla mnie dużo ważniejsze, na tym roku kończy swoją narrację mistrz Wincenty. A to jest mój przewodnik duchowy, powiedziałbym, w całości tego tomu. I ostatnia sprawa, 1050-lecie chrztu Polski, a nie było Polski. Na ten temat ostatnio rozwinęła się bardzo ostra dyskusja polityczna, bo tezę o niepotwierdzeniu istnienia nazwy Polska przed 1000 rokiem bardzo ostro postawił profesor Urbańczyk tutaj z Warszawy. No i ma za sobą racje źródłowe, no bo nie ma żadnego źródła przed 1000 rokiem, które by wymieniało Polan tutaj na obszarze między Odrą a Wisłą. Natomiast oczywiście budowało się państwo, przynajmniej od 920-30 roku z całą pewnością, nad Wartą, państwo, które ochrzci następnie Mieszko w roku 965, więc początki tego państwa są jeszcze głębsze.
ale nie dużo głębsze. Dawniej przyjmowano, że to już gdzieś od IX wieku. Teraz raczej przyjmuje się, że bardzo szybko się zaczyna ta państwowość. Dosłownie w ciągu 30-40 lat wyprzedzających chrzest była ona zbudowana. Ale no, przyjmujemy datę chrztu jako datę początkową, bo przecież dopiero to jest druga data związana z naszą historią. Wcześniej mamy datę 965, Dubravka ad Mesconem Venit, i druga data Dux Mesco Baptizatur 966, prawda? Czyli to jest dopiero druga data roczna, jaką znamy polskiej historii. No i data przełomowa, co tu dużo mówić. Nowa tożsamość, wprowadzenie w kulturę łacińską i umocnienie państwowości, nie wiem czy polskiej wtedy, nie wiem czy tak się nazywała, ale państwowości Mieszka, która stanie się za kilkadziesiąt lat na pewno polską. Przypomnijmy zresztą, że na pierwszym pieniążku polskim, wyprodukowanym nie przez Mieszka I, jak myślano, tylko przez Bolesława Chrobrego, jest, nie ma nazwy Polska, tylko jest Gnezdun Civitas, czyli no właśnie ta Civitas Gnieźnieńska. I też zresztą bardzo jestem z tego dumny, że na pierwszym polskim pieniądzu jest napis Civitas, Wspólnota Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.